Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, kilka dni po zakończeniu lotów zimowych u kolegi Maćka Wodzika, pogoda spłatała nam w psikusa, bo za to zrobiło się wiosennie. Zobaczmy, słoneczko pięknie świeci. Nie to, co było tego dnia, kiedy się odbywał finał. Tutaj relacje z finału możemy zobaczyć w serwisie razem z naszymi gołębiami. Tam kolega, jak się nazywa kolega? Pszczółkowski. Kolega Pszczółkowski tam nagrywał, także możemy zobaczyć. No my niestety nie daliśmy rady tutaj dojechać. A była też pogoda bardzo mroźna, tak? Tak, ale jest na stronie jest ten filmik umieszczony, czyli jest to, tam możemy sobie obejrzeć. Pogoda była minus 6 stopni przy mocnym wiaterku, czyli naprawdę marzło wszystko. Woda pod grillem. Woda pod grillem zamarzła momentalnie. Taka, co była do polewania. Tutaj mamy te gołębie, które wróciły z finału. Tam widzieliśmy, na finał było zakoszowanych 37 gołębi, 36 wróciło. Ten 37 doszedł? Nie. Nie. Mogliśmy zobaczyć, jak one przychodziły. Wejdziemy, może pokażemy. Tak. Powiedz co, Maciek, jak tam w ogóle wyglądała impreza. Dzisiaj hodowcy odbierają. O, tu Sylwester Stankiewicz trzy wykupił na aukcji. Zostawił na loty zimowe. Cała trójka ukończyła. Jeszcze ma nagrodę. Tutaj popatrzmy jeszcze, bo tutaj są te gołębie, a będziemy wystawiać niektóre z nich na sprzedaż. Tak. Jeżeli się zgodzą po prostu ci właściciele obecni ich? Znaczy większość właścicieli odbiera te gołębie, a te, które były po prostu tylko aktywowane, te wystawiamy na sprzedaż. Także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału. Są gołębie, naprawdę były zaszczepione przed sezonem lotowym, wszystko praktycznie tylko sobie brać i parować. No tu mówię, to są gołębie kolegi Stankiewicza, no, który mówię sobie... No, są dwa samczyki, 31-32, piękny samiec. Naprawdę z tych gołębi teraz sobie można spróbować coś pociągnąć, bo to, no to mówię, no to są gołębie, które... O, to jest gołąbek, który też wziął dla niego jeszcze nagrodę, samiczka. Też, tu jest też gołąb, który akurat tu... To jest gołąb pochodzi po gołębiach Rolanda Fitznera. Teraz będą tam późniejsze. Jaki to jest? 18. A, to jest ten, co był, że tak powiem, z naszej tutaj hodowli wspólnej. Jest... A mamy przy okazji, przepraszam, że ci przerwę, bo to jest gołąb po numerze 0299 1860. On z lotu finałowego był chyba 43 czy 53, coś takiego. A. Tutaj był właśnie na moje nazwisko wystawiony bodajże. Tak, tak. A mamy jeszcze tutaj wspólnie z kolegą Maćkiem, jeszcze w tym roku zostało nam kilka młodych z 2016. Tam jest około, nie wiem, 12 czy 13 sztuk. Będziemy zdjęcia tutaj mieli zrobione. To jest czysty gołąb też Rolanda Fitznera, bardzo dobrego hodowcy zresztą. To śledzi, to u Manfreda Bulli, olimpijczyk, którego Manfred ma, to też się wywodzi właśnie z gołębi Rolanda Fitznera. Tego hodowcę w Niemczech odwiedzaliśmy wspólnie z Manfredem, także film nawet mamy, relacje z tej hodowli, możemy się zapoznać. A to jest też ciekawe. Kolega wykupił go? Tak. Ale jak się nazywał? Kolega, przypomnij. Stankiewicz. Stankiewicz. Kupił te trzy gołąbki i zostawił do lotów zimowych. A to jeszcze ciekawe było, bo to był naprawdę bardzo późny gołąb, który był tutaj jeden z ostatnich wstawiony. Tak, on brał udział w lotach na wspólnym gołębniku w lecie i teraz w zimie tak samo. Wszystkie trzy niebieskie widzę. Wszystkie trzy niebieskie, tak jest. No dobrze, także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału i zapraszamy do oglądania relacji. Tam mamy jeszcze tych gołąbków. To pokażmy może jeszcze parę. Pokażemy. To dzisiaj tutaj mamy właśnie, bo dzisiaj zrobiliśmy... To są późniejsze gołębie, ale... Jeszcze tam parę mamy takich, co wcześniej były pakowane. No zobaczmy. Co ciekawe, mamy jednego szpaka takiego. To jest też po gołębiach Rolanda Fitznera. To są ładne gołębie. Nie pamiętam po czym, ale zobaczymy. Jest na przykład 18.06. One dopiero parę piór mają zrzuconych, ale są... To one są już tam... Tak, ale do rozpłodu to one się na pewno będą nadawały. O. Pokażmy jeszcze, są zasadniczo naprawdę... niebieskie i ten jeden biały. Pokażmy tego. Znaczy on może nie tyle, co biały, taki szpakowaty. Szpakowaty. To musimy zobaczyć do dowodzie. Długi gołąb. Szpakowaty, ale tu jest też jeszcze. Są, no mówię, no ładne są tego. No, późne są gołębie. Cena niewysoka za nie jest, ale w tym roku będziemy mieli też. Dopiero zaczynają praktycznie zrzucać, z tym, że no mówię, są to już gołębie praktycznie, które mogą iść śmiało w parę. Bo my tu mamy około 15 par właśnie, że tam są z Rolanda Fitznera hodowli. Tak, mamy tego. Roland Fitzner, tak przypomnijmy, w zeszłym roku był bardzo chory, on likwidował hodowlę, ale na szczęście, całą operacja się udała i dalej, jak się nazywa, hoduje, nie? Ale był bardzo ciężko chory,
miał operację, o tu zobaczmy. Także te gołębie będziemy mieli na sprzedaż wystawione. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału więc w licytacji i zapraszamy do, tutaj zobaczmy, że w tym gołębniku... Wystawimy teraz część tych gołębi, niektóre tam będzie gołąb Adama Piwowarczyka wystawiony, który też w finale był w dobrej pozycji nagrodowej jeszcze. Teraz leciał też bardzo fajnie, został chyba trzecim lotnikiem i trzeci siat z tego mroźnego ostatniego lotu, to przypominam Ustka 105 km, leciały gołębie ponad 2 godziny, prawie 3 godziny. Ale leciały. Przepraszam, jeszcze wspomnijmy o gołębiu jednym ciekawym, co to ja się zdziwiłem, bo to tak się nie będę chwalił, ale to był gołąb, który 4 czy 5 razy miał drugi konkurs. Tak jest też gołąb. A to był gołąb, który przypadkowo został wystawiony. Odkupiony, ja go odkupiłem, aktywowałem i udało się. No, też przyleciał cały lot. To jest Przemysława Wiktorowicza. Był chyba 2 czy 3 razy, albo 4 razy. Nie, 4 razy drugi. 4 razy drugi. Aczkolwiek one w grupie wchodziły, to po prostu przypadek. Tak? No, nie zawsze w grupie wchodziły, ale no mówię, no... To a z lotu tak... finałowego chyba 5 był. Chyba tak, pamiętam. Chyba 5. 8, tam nie pamiętam dokładnie. Akurat tu przyszło na finale, tak jak było widać, przyszły 5 gołębi, z tym jeden, ten, który tu też jest po Ronalda Fitznera w gołębiach, też jest ten gołąb czerwony, tylko nie zaobrączkowany. Zaraz go też pokażemy. To jest też gołąb. On jest niezaobrączkowany, bo ci co, uciekł, co? Albo po prostu zgubił obrączkę, albo ja zapomniałem go zaobrączkować. Ale to jest też po Ronalda Fitznera. Tak, także to jest też Ronalda Fitznera. Będą te gołębie Fitznera u nas na aukcji, po Fitznerach, także zachęcamy wszystkich. No i w przyszłym roku będziemy mieli ich więcej, bo tutaj już mamy do rozpłodu przygotowane. Tak, to będziemy już na bieżąco pokazywać. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.